10 minut do końca pierwszej części spotkania. Nie mógł skorzystać Ferdinanda z Wrighta, którzy nie są w pełni sił. Graham Taylor wystawił debiutanta Sholigema. Ładne przerzucenie teraz przez Polaków. Szansa Adamczuk, pole karne. Adamczuk i strzela i gol! Darek Adamczuk i bramka dla polskiej reprezentacji. Nic nie będziemy mówili, popatrzcie Państwo tylko, co dzieje się na stadionie i na powtórkę tej akcji. Olbrzymie Dark, brawa dla Darka za pójście za akcją do końca. To, co nie udało się Markowi Leśniakowi, w pierwszej minucie udaje się Adamczukowi w 35. 1-0 prowadzimy z Anglią. Wygra swój rynek biegowy z Walkerem w ten sposób. Jeszcze mądrze przelobować bramkarza. Brawo, brawo. Po strzale Dariusza Adamczuka prowadzi polska reprezentacja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jest to ukoronowanie naprawdę dobrej, bardzo dobrej gry, mądrej polskiej drużyny. Popatrzmy jeszcze raz na tą bramkę. Oparł się świetnie, lob i bramka. I znów szansa dla Polaków. Inns. Nie ma spalonego. Dorigo. Widzieli Państwo, był obok niego przez sekundę Kosecki. Dorigo. Uwaga, niebezpiecznie! I niestety. Wright. To, czego się najbardziej obawialiśmy. 38 minuta. I bramka dla drużyny angielskiej. Pierwszy mecz, przegrany pojedynek po lewej stronie tutaj z Rodrigo. Doprowadził do tej sytuacji, ale podanie było doskonałe na plecy z naszych obrońców i wchodzący zawodnik angielski łatwo ulokował piłkę siatce. Popatrzmy na to jeszcze raz. Jeszcze 7 minut do końca pojedynku. Alright, to był pierwszą bramkę w reprezentacji Anglii. Zmiana w polskiej drużynie. Opuścił boisko Brzęczek, na boisko wszedł Marcin Jałochy.